teraz pogadamy na temat jogurtu Fru Vita, jaki możecie nabyć w popularnym markecie Biedronka. Kupujecie go za złoty 75, przynajmniej w moim mieście jest za złoty 75. I co można powiedzieć o tym jogurcie? Na początku przeczytajmy jego skład i skomentujmy ten skład. Generalnie powiem na samym wstępie, że skład nie jest zły. W innych jogurtach, szczególnie tych tańszych, a nawet tych bardzo drogich jogurtach, w składzie występują składniki, które uważane są potencjalnie za groźne, za podejrzewane o wywoływanie jakichś poważnych chorób. Natomiast w tym składzie tutaj tak nie ma do czego się za bardzo przyczepić. Mleko pasteryzowane, wiśnie 10%, cukier, no do cukru można się przyczepić, ale zazwyczaj przecież wszystko teraz słodzą, żeby to łaknienie jeszcze dodatkowo pobudzić. Skrobia modyfikowana kukurydziana, to nie oznacza, że jest GMO, czyli te genetycznie zaraz tam modyfikowana, po prostu jest niekoniecznie GMO. Substancja zagęszczająca, pektyna, barwniki, betamina, anocyany, aromat, żywe kultury, bakterii jogurtowych. I tutaj wymienione dalej są te nazwy bakterii, których nie chcę sobie połamać języka, aby to przeczytać. Generalnie skład, jak widać, nie jest zły. Poza tym cukrem, do osobiście bym praktycznie do niczego się już tam nie przyczepił. Jeżeli ktoś chce naprawdę dobry jogurt, zjeść taki jogurt no świetny, to albo zrobić go samemu od podstaw, czyli wszystko sobie przygotować samemu, albo kupić jogurt naturalny, czyli taki, powiedzmy sobie, bezsmakowy, prawdziwe owoce także samemu kupić, wziąć tam, wbić w ten jogurt, co? I zrobić ten wkład jogurtowy samemu, który na pewno będzie zdrowszy i na pewno będzie najbardziej wartościowy. Natomiast ten, wiadomo, już jest przetworzony, ale generalnie warto jeszcze o nim powiedzieć co do smaku. Smak jest całkiem niezły, są naprawdę takie duże kawałki owoców, aczkolwiek nie ma ich za dużo, bo w końcu to jest te 10%. I cena, złoty 75 względem tych jogurtów jak Yogobella, Danonki i tym podobne, czyli takie bardziej sztandarowe, pojawiające się w reklamach, na pewno on będzie dużo tańszy od nich, tym bardziej, że to jest 400 gram. A w tych innych, bardziej takich znanych, płacimy za mniejszą ilość, dużo większą kasę. Ale ten jogurt, tak moim zdaniem, porównując go do Milblue, jaki możecie kupić w Kauflandzie złoty 45 Milblue pojemności takiej samej. Według mnie tamten drugi jest troszkę smaczniejszy, po drugie jest tańszy. I wkład praktycznie ma taki sam jak ten jogurt. Jeżeli ktoś już zajadał takie jogurty, napiszcie w komentarzu, co o nich sądzicie poniżej. Moim zdaniem, jeżeli miałbym ocenić cenę względem jakości tego jogurtu, czyli biorę pod uwagę, jak on mi smakuje oraz ten skład, jaki ma w sobie oraz jego cenę, no to ocenię go tak na 6+, na 10, oczywiście oceniamy od 1 do 10, jak zawsze, na powyżej 6+, to moim zdaniem on nie zasługuje. To tyle na temat jogurtu Fru Vita, prosto z Biedronki. Aha, i możecie go kupić chyba praktycznie tylko z Biedronce, bo pisze na jego składzie wyprodukowany dla Jeronimo i tak dalej, i tak dalej. Czyli ogólnie dla Biedry został wyprodukowany. To tyle z mojej strony na temat tego jogurtu. Napiszcie, jeśli go także spożywaliście, co o nim sądzicie. Moim zdaniem 6+ na 10, więcej na pewno nie, ale ogólnie jest niezły. Dzięki za obejrzenie, czekam na wasze komentarze. Cześć!